wielki duch Pana Boga fali, wreszcie żeś przyszedł. No. Bardzo, ja się również cieszę. No to siadaj, siadaj. Siadamy sobie w nasze rzeczy. Siadamy tak na starej kanapie. Każdy na swoim. Słuchaj, muszę Ci podzielić się jedną rzeczą, dosyć ciekawą. U studentów byłem ostatnio naszych i chciałem, zapewne, że miałem takie spotkanie o modlitwie. I tak sobie myślę, że strasznie dzisiaj modna jest u nas ikona. Jak modlitwa, zawsze jest ikona. Modlimy się przed ikonami, święte obrazy to ikony. No bo i tak, nie no, to jest rzeczywiście, to jest wszystko prawda. Ale wiesz co, jak mnie zaprosili, żebym do nich poszedł, sobie pomyślałem tak prowokacyjnie, spróbuję się zastanowić, czy tylko przed ikoną się można modlić. Czy faktycznie nie ma w naszym malarstwie zachodnim, takim klasycznym, by się chciało powiedzieć, czy nie ma takich obrazów religijnych, przed którymi ja mógłbym się modlić? Czy to jest tylko, wiesz, tak, że jest tylko ikona? I przyznam się, że trochę mnie ten taki, nie wiem, jak to powiedzieć, monopol ikony, tak, to tak, nie denerwuje, ale tak prowokuje. I sobie zrobiłem taki wykład i sobie pomyślałem, że podzielę się z Tobą, więc ja Ci, wiesz co, przyniosłem to na laptopie, żebyśmy popatrzyli na te obrazki. Ty masz u siebie Wi-Fi? Tak. Tak się zastanawiałem, dlaczego ikona jest takim dobrym obrazem do modlitwy. I oczywiście jak mówimy ikona, to od razu myślimy o takiej, no wiesz, praikonie, chciałoby się powiedzieć w Polsce, tak? Jak my myślimy ikona, to widzimy Częstochowę najczęściej, my, katolicy zwłaszcza, nie? I ona jest tak w nas obecna, że jakbyśmy zobaczyli taki zarys, tylko zarys tych aureol takich, wiesz, że jest Pan Jezus i Matka Boża, nawet jakbyśmy twarzy nie widzieli, od razu byśmy powiedzieli, o, to jest Matka Boska Częstochowska. No bo, tak. ona ma taki kształt, taką formę, która od razu w nas wywołuje skojarzenie ze świętym obrazem. A do tego wszystkiego dochodzi twarz, do tego wszystkiego dochodzą ułożone ręce, dochodzi Jezus i te takie zakodowany ten schemat jakby, on od razu odsyła. Odsyła nas do Boga. Odsyła nas do tego, co jest no, duchowe. On się nam pozwala modlić, bo my zaobserwujemy kilka szczegółów i mówimy, a to jest Matka Boska, która niesie Pana Jezusa, pokazuje drogę, Hodegitria, to jest orantka, to jest jakaś inna. I wystarczy, że złapiemy tych kilka szczegółów i nasz umysł może się od razu na Pana Boga otworzyć, bo ikona jest takim spojrzeniem Pana Boga na nas. To nie tyle my ją oglądamy, co ona nas ogląda, a my możemy się tylko jakby poddać temu, co w niej jest. Muszę Ci powiedzieć, że jak nasz współbrat Andrzej Bujnowski namalował kiedyś obraz świętego Jacka dla kościoła w Dakarze, to wernisaż, który zrobił taki nasz wewnętrzny wśród braci studentów tego obrazu, był pod tytułem „Czy święty Jacek w Afryce powinien być czarny?”